tym roku przyjechałem motocyklem SHL M17 Gazela z roku 1969. Jest to mój najmłodszy motocykl zabytkowy i tak przyjechałem troszkę dla wygody. 100% praktycznie oryginalny i przyjechałem tutaj po raz czwarty. Motocykl Gazelę kupiłem w sumie do jazdy prawie że codziennej. Jest to dość stosunkowo młody motocykl z roku 69. No, udało mi się trafić egzemplarz w rzadkim malowaniu. W takich odcieniach występowały krótko, w roku jednym produkcji. I jeżdżę po całym kraju. Tak naprawdę wyruszyłem tym motocyklem nawet na Rotor, Olsztyn, Lubartów pod Lublinem. Po prostu motocykl jest bardzo wdzięczny, jest bardzo wygodny. Motocykl wyposażony w przyczepkę dedykowaną do tego motocykla. Właściwie zaczęto produkować to, wyposażając w to Gazelę. Potem z niezrozumiałych powodów zatrzymano w PRL-u produkcję tych motocykli. No to próbowano tą przyczepkę jeszcze montować do motocykli WSK. Bardzo się dobrze sprawuje tutaj, ja nie jeżdżę jakoś obładowany, zawsze się zmieszczę, nawet na trzydniowe rajdy czy zloty motocyklowe. Tylko jeździć. Dzisiaj 15. tradycyjny wyjazd na równicę motocykli zabytkowych. Tak, zimowy trzeba dodać, że to już jest tradycja, że w zimie właśnie spotykają się tutaj motocykliści z różnych regionów Śląska i nie tylko przyjeżdżają, bo jest to taki stały punkt w programie. Organizatorem jest Muzeum Motoryzacji tutaj w Ustroniu. Natomiast w tym roku także poproszono mnie, żebym tutaj był i parę słów do zgromadzonych powiedział. No i myślę, że wspólna modlitwa, także chce, może przyjechać, może wziąć udział w tym spotkaniu.